Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzinę nie stanowi grupka ludzi powiązanych pokrewieństwem lub powinowactwem. Rodzina jest wspólnotą osób złączonych więzią miłości. W dzisiejszej dobrej nowiny widzimy świętą rodzinę, która pielgrzymuje do Jerozolimy, aby złożyć Bogu dziękczynną ofiarę za swojego nowonarodzonego syna. Święty Jan Apostoł zauważa, że Bóg jest miłością, a zatem niemożliwa jest trwała więź rodzinna, której nie wzmacnia wiara w Boga. Ta uwaga odnosi się nie tylko do rodziny, ale do każdej wspólnoty, także domu zakonnego, parafii oraz wspólnoty narodowej. Tam, gdzie jest silna wiara w Boga, praktykowana w codziennym życiu, tam wzajemna miłość jest budulcem silnej więzi. Maryja i Józef pokazują nam, jak ważna dla relacji interpersonalnych jest sztuka budowania ich na fundamencie wiary. Możemy dziś zapytać się samych siebie, czy nasze relacje z innymi ludźmi budujemy w oparciu o chrześcijańskie wartości, czy o coś innego, na przykład hedonistyczne zaspokajanie własnych potrzeb. Na ile w relacjach z drugim człowiekiem kierujemy się miłością i duchem służby bliźniemu, a na ile chęcią osiągnięcia jakichś własnych, partykularnych korzyści? Kształtujmy w sobie ducha ofiarnej miłości.